Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Miło Was widzieć. Widzę, jesteście gotowi do słuchania, do społeczności. To znaczy, że wszyscy dobrze pojedli, wyspali się. Tak? Ze spaniem gorzej, przynajmniej niektórzy. Nie mów za wszystkich. Wczoraj mówiliśmy na temat Bożego zbawienia. Mówiliśmy o tym, że Bóg jest po naszej stronie. Miłuje człowieka. Bóg dał dowód tej miłości. Jego słowa nie są próżne, nie są bez pokrycia, ale na dowód tej miłości oddał najdroższego, co miał. Oddał swojego jedynego, jednorodzonego Syna na krzyż. Mówiliśmy, co to znaczy, że Jezus wzdrygał się, że Jezus walczył, toczył potężny bój, kiedy miał wypić kielich, który Ojciec mu dał do wypicia. Mówiliśmy, czym ten kielich jest. I on zwyciężył i był gotów wypić ten kielich sądu, gniewu Bożego z powodu twoich i moich grzechów. Dlatego dzisiaj mogliśmy śpiewać o krwi Jezusa, o Jego imieniu, że w Nim mamy zwycięstwo. I żadne moce, i żadne siły, i żadne potęgi na powietrzu nie są w stanie przezwyciężyć Jezusa Chrystusa. On już je pokonał. On je rozbroił. I nie są w stanie pokonać ciebie, jeżeli w Nim, w Jezusie Chrystusie znajdziesz odkupienie, znajdziesz wyzwolenie, znajdziesz i uznasz w Nim swojego Pana i swojego Zbawiciela. Chciałbym, żebyśmy na chwilę pochylili nasze głowy. Wszechmogący Panie, jesteśmy przed Twoim obliczem. Tak prosimy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego dotykał naszych serc. Aby Duch Święty, Słowo Twoje ożywił w nas. I modlimy się i błogosławimy Słowu Twojemu, Panie, które jest prawdą. I modlimy się, aby dzisiaj ono jak miecz obosieczny przenikało nas i uwalniało nas do społeczności z Tobą, Święty Boże. Amen. Będziemy mówić na temat praktyk okultystycznych. Kiedy wiele naście albo 10 lat temu zacząłem na ten temat mówić, problem był poważny, bardzo poważny. Ale dzisiaj ja myślę, że to jest już jak wezbrana rzeka, która zalewa całe społeczeństwa. Kiedy mówimy o praktykach okultystycznych, polski słownik wyrazów obcych wydany przez PWN mówi: okultyzm pochodzi od łacińskiego okultus, tajemny, ukryty. I ten słownik podaje tak, że jest to pseudonaukowa teoria, często teozoficzna, czyli skoncentrowana na jakimś bóstwie, mówiąca o jakimś bóstwie, o istnieniu nadprzyrodzonych sił tajemnych, z którymi mogą obcować tylko ludzie wybrani, wtajemniczeni. Ale też to słowo okultyzm oznacza ogół praktyk magicznych związanych z tą teorią. Moi drodzy, kiedy mówimy na temat okultyzmu, chcemy przestrzec i chcemy wyraźnie powiedzieć zgodnie z Bożym Słowem, z Pismem Świętym. I tutaj dzisiaj wziąłem jeszcze sobie Biblię Tysiąclecia i z niej chciałbym przeczytać dwa fragmenty Bożego Słowa. Żebyśmy zobaczyli, że Słowo Boże w tej dziedzinie jest jasne, jednoznaczne i wyraźne, nie ma żadnych niedomówień. Możesz oczywiście, tak jak każdy z nas, mówiłem wczoraj, że stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, możemy Bogu okazywać posłuszeństwo bądź nieposłuszeństwo z wszelkimi tego skutkami. Ale Pan Bóg mówi, lepiej obierz drogę posłuszeństwa, abyś żył. Kiedy badałem statystyki, czytałem różnego rodzaju czy felietony, czy książki na ten temat, to jeszcze i te dane, które będę trochę podawał teraz, są z przełomu XX-XXI wieku. Już w latach 70. ubiegłego wieku, moi drodzy, oceniano, że 70 milionów Europejczyków przyznawało się do praktykowania okultyzmu, czyli
magii, czarów, spirytyzmu, astrologii. W samym Paryżu wtedy zarejestrowano 125 tysięcy astrologów. W latach 80. ubiegłego wieku codziennie rano 2/3 Brytyjczyków czytało swój horoskop. 53% Francuzów, 63% Niemców. W 1992 roku w Wielkiej Brytanii było zarejestrowanych 80 tysięcy czarownic i wróżbitów na 30 tysięcy duchownych różnych wyznań. I to są dane o trendach społecznych Centralnego Urzędu Statystycznego z Wielkiej Brytanii. Moi drodzy, my myślimy tak, to wszystko dzieje się na zachodzie, gdzieś tam w tym zepsutym zachodnim świecie i społeczeństwie. Ale nasze tutaj różne, w tygodniku Wprost między innymi, pojawił się kiedyś taki artykuł z 2006 roku i tam podane było między innymi, że ponad połowa Polaków czyta horoskopy. Większość uważa, że wróżby się sprawdzają. 19% Polaków przyznaje, że wróżby i przepowiednie mają wpływ na ich decyzje. 52% badanych twierdzi, że często czyta horoskopy. 75% Polaków jest przesądnych. Żyjemy w społeczeństwie, które przyznaje się, że jest społeczeństwem chrześcijańskim. Pytanie jest, jak to się ma do Słowa Bożego? Jak to się ma do tej prawdy, którą Bóg objawił w swoim świętym Słowie? Jak to się ma, moja codzienność, do tego, co Bóg mówi, przed czym Bóg nas przestrzega w swoim świętym Słowie? 14% Polaków było przynajmniej raz na seansie u wróżki. Raz, ale większość bywa tam częściej. W Polsce połowa młodzieży przyznaje się, że wierzy w astrologię, a 30% w czary. We Francji działa prawie 40 tysięcy zawodowych wróżbitów. We Włoszech liczba wróżbiarzy przekracza 350 tysięcy. Jest ich o 100 tysięcy więcej niż księży katolickich. Ale to są dane z początku XXI wieku, 2006 rok. Kiedy popatrzycie na naszą telewizję publiczną, niepubliczną, komercyjną, zobaczcie, że jeszcze nie tak dawno, parę lat temu, na jedynce, na dwójce, trudno było zobaczyć filmy o treściach okultystycznych, zjawach, duchach, wampirach itd., itd. Dzisiaj to się zlało razem, tak jak jest na Polsacie czy na innych, prawda, komercyjnych. Po prostu wszystko już leci. Dlaczego tak jest? Moi drodzy, Słowo Boże nam mówi wyraźnie, że w tym duchowym świecie istnieje wszechmogący Bóg, który jest twórcą wszystkich rzeczy. Istnieje moc, która jest przeciwna Bogu. Biblia nazywa go Bóg nazywa go diabłem i szatanem. Bóg nie stworzył diabła. Diabeł nie istniał. Bóg stworzył, powiedzieliśmy wczoraj, że wszystko, co stworzył, było bardzo dobre. Bardzo dobre. I stworzył między innymi jednego z archaniołów, tak przynajmniej niektórzy bibliści mówią, że Lucyfer był archaniołem, czyli niosący światło, był odpowiedzialny za chwałę, mieszkał, czy był w tak cudowny sposób stworzony, o czym nam mówi prorok Izajasz i prorok Ezechiel. I kiedy oni prorokują na temat królów Tyru i Babilonii, to z treści możemy wnioskować, że on, proroctwo dotyczy nie tylko tych królów, ale odnosi się do jakiejś istoty duchowej, która zapragnęła zrównać się z Najwyższym. I został strącony z nieba, wyrzucony z nieba. Diabeł nie jest w piekle jeszcze.
Biblia mówi, że został wyrzucony od oblicza Bożego z nieba i Słowo Boże, jak gdybyście czytali list do Efezjan, pojawia się taka fraza, takie wyrażenie, że jest na powietrzu. Że im, czytam z Biblii Tysiąclecia, na koniec, 6 rozdział od wiersza 10, na koniec, Paweł pisze do Kościoła, do wierzących, na koniec bądźcie mocni w Panu, siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroją Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroją Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać się, zwalczywszy wszystko. Część tej zbroi Bożej, o której dalej apostoł Paweł pisze, jest: weźcie miecz ducha, weźcie tarczę wiary, bądźcie przyobleczeni w pancerz sprawiedliwości, którą jest Chrystus Jezus dla waszego życia. I tak dalej, i tak dalej. A więc on mówi, na tych wyżynach, w okręgach niebieskich, w tej duchowej rzeczywistości, oprócz Boga, tam znajdują się też te siły ciemności, siły demoniczne. Sam diabeł, sam szatan. Słowo greckie diabolos oznacza oskarżyciela. Oskarżyciel. On oskarża Boga przed nami ludźmi i mówi, popatrz, gdyby Bóg był, gdyby to, gdyby tamto, gdzie On jest teraz? A kiedy przychodzi przed oblicze Boga, czy mówi do Boga, mówi, popatrz na Niego, popatrz, widzisz, co On zrobił? On nie jest godny Twojej łaski. Oskarżyciel, jak słyszeliśmy, kłamca. Jezus go nazywa złodziejem i mordercą w Ewangelii Jana w 10 rozdziale. On mówi, on przychodzi, by kraść, zabijać i wytracać. A Jezus mówi, a ja przyszedłem, aby miały życie i to w obfitości. I albo służymy Bogu, Jezusowi, albo służymy świadomie bądź nieświadomie temu, który jest przeciwnikiem Boga. Bo greckie satanas oznacza przeciwnik. On jest przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi. On będzie się do ciebie przymilał, on będzie się ładnie uśmiechał. Biblia nawet mówi, list do Koryntian drugi, że diabeł jest w stanie przybrać postać anioła światłości, aby zwieść człowieka. Będzie się przedstawiał jako dobry anioł. Jako ktoś, kto jest przyjazny i opowiada się nawet po stronie Boga, ale na jego zamysły, jego zakusy są zupełnie, zupełnie inne. Gdyż bój toczymy. Chrześcijanin, który jest zrodzony z ducha, doskonale wie, co to znaczy, że toczy bój. Kiedy nawracasz się do Chrystusa, albo w tym momencie, kiedy stoisz przed decyzją, aby oddać swoje życie Chrystusowi, zaczynasz toczyć bój, bo diabeł przychodzi i będzie wpływał na twoje emocje, będzie wzbudzał lęk i strach, będzie wzbudzał niepewność, będzie cię straszył i mówił, no nie wygłupiaj się, co powie twoja rodzina. Do tej pory twoja rodzina się tobą nie interesowała, ale ty zaczynasz myśleć, co ona o tobie powie. Będziesz się zastanawiał, jak to dalej będzie, co się z tobą stanie. Będzie ci mówił, jeszcze nie teraz. Masz czas tylko po to, abyś nie nawrócił się, nie uratował swojego życia, nie był tą osobą, która będzie uratowana z wiecznego zatracenia. W Biblii Tysiąclecia, w każdej Biblii, ale czytam z Biblii Tysiąclecia, w 18 rozdziale czytamy tak od 9 wiersza. Gdy ty wejdziesz do kraju, Bóg mówi tak do Izraelitów. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.
Ty całkowicie pozostaniesz przy Panu Bogu swoim. Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz tobie nie pozwala na to Pan Bóg twój. Zwróćcie uwagę, że te praktyki, o których chcemy mówić, Biblia, Pismo Święte wyraźnie nazywa grzechami obrzydliwości. One są obrzydliwe w oczach świętego Boga. Nie możesz być chrześcijaninem, który mówi, że tak, ja wierzę w Jezusa, a na przykład zajmujesz się wróżbami. Jedno z drugim jest nie do pogodzenia. Tak jak nie możesz trwać w grzechach, w nieprawości, w nieczystości, niemoralności, a uważać, że jesteś chrześcijaninem. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Czy wyobrażacie sobie niebo, które jest pełne ludzi, którzy nie porzucili grzechu i oni wchodzą do nieba? To jest niemożliwe. Wczoraj mówiłem na tym, że Jezus Chrystus nazwany jest drugim człowiekiem i przez wiarę w Niego, przez moc Jego łaski, przez moc Jego Ducha Świętego, Bóg daje nam oczyszczenie i daje nam moc, abyśmy się stali nowym stworzeniem. I tylko taki człowiek może oczekiwać, że ujrzy Królestwo Niebieskie i tam będzie. Mówimy o najważniejszych sprawach dotyczących każdego z nas. I Pismo na ten temat, i Bóg na ten temat jest bardzo, bardzo jednoznaczne. Nie znajdzie się u ciebie taki człowiek, który w taki sposób się zachowuje. Czasami ludzie mówią, skoro Bóg jest tak dobry, to dlaczego nakazał te narody kananejskie wytępić i tą ziemię dał Izraelowi, Żydom? Dał ją i tam będzie, dalej ją będą mieć i nikt ich stamtąd nie wygoni. Więcej, stamtąd będzie rządził Król Królów i Pan Panów na obliczu ziemi, Jezus Chrystus. Czy się to komuś podoba, czy nie? Bo tak zarządził Bóg i tak to będzie i tak to wygląda. Ale te narody, Bóg tym narodom dał 400 lat na opamiętanie. Kiedy Abraham wszedł do tej ziemi, 400 lat zanim Mojżesz tam wszedł i Jozue później przekroczył Jordan z narodem żydowskim, izraelskim, minęło 400 lat, kiedy Bóg powiedział, dam tobie tą ziemię, ale musi dopełnić się nieprawość mieszkańców Kanaanu. I kiedy czytamy o tej nieprawości, o tym, co oni tam wyprawiali, ten fragment mówi, że jednym z głównych grzechów były grzechy okultyzmu. Przeprowadzali swoich synów i córki przez ogień. To znaczy ofiarowali swoje dzieci Molochowi, Baalowi, ofiarowali tym bóstwom kananejskim własne dzieci. Matki na przykład, bo to wiemy z historycznych różnych i archeologicznych odkryć, brały swoje małe dzieci i zrzucały ze skał, a później ofiarowały ich bóstwom. Albo na posąg Molocha rozgrzanego do czerwoności kładły niemowlęta i one smażyły się na rękach tego bóstwa. Tak ohydne rzeczy. Baal, który był jednym z głównych bóstw kananejskich, z którym później Izrael miał problem. Uważali, że ten Baal współżył z cielcem. Tam były grzechy niemoralności, grzechy czarów, magii, wróżb. 400 lat Bóg mówił do tych narodów i czekał, aż się opamiętają. Aż w końcu przyszedł Boży sąd i Bóg nakazał te narody wytępić. Zło było już tak wielkie, że nie dało się już nic zrobić. Nic. To jest dla nas ogromne ostrzeżenie. Jeżeli będziesz uporczywie trwał w złym, przyjdzie tak ogromne zatwardzenie i zepsucie, że tylko sąd. A Bóg nie pozwoli się z siebie naśmiewać. Jest pełen łaski, miłości, daje czas na opamiętanie, moi drodzy, ale także jest święty i sprawiedliwy. Kiedy mówimy o tych mocach na powietrzu, które jakby inspirują ludzi, namawiają ludzi do tego rodzaju praktyk, to mamy na myśli nie jakąś siłę, energię bezosobową, ale Biblia wyraźnie mówi, że ten anioł, aniołowie mają osobowość. Są duchami mającymi osobowość, są inteligentne, większe od nas, silniejsze od nas. Czasami ludziom
szczególnie w satanizmie to jest, myślą, że wykorzystają diabła dla swoich celów. A on się z nich śmieje, bo to on ich wykorzystuje. On ich niszczy. Oni myślą, że można sobie pograć i pobawić się, ale to nie da się po prostu, bo on to wszystko wykorzysta przeciwko nam. Bóg mówi, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Jakie to są obrzydliwości? Czytaliśmy przed chwilą, jakie są to obrzydliwości. Ten fragment mówi tak o wieszczkach, a więc w języku hebrajskim to jest, oznacza kogoś, kto wróży, uprawia wróżbiarstwo i czary. Oznacza guślarza, to jest wieszczbiarz, wieszczek, czarownica, czary i guślarz, który poprzez mamrotanie zaklęcia próbuje coś uczynić. Czarodziej, tam są użyte te właśnie określenia w tym 5 Mojżeszowej w 18 rozdziale. Czarownik, zobaczcie jak jedno jest bardzo ściśle związane z drugim. Oznacza czarownika, czarnoksięstwo, czarnoksiężnika, czarownicę, uprawiającego wróżbiarstwo czy też zaklinacza. Czarnoksiężnik, wprost, zaklinacz, zaklinać czarami, zaklęcie. I to słowo czarnoksiężnik pochodzi od czasownika spoić się, złączyć się, być sprzymierzonym. W takim razie zadam pytanie, z kim czarownik, czarownica jest spojona, z kim związana jest przymierzem, bo na pewno nie z Bogiem. Na pewno nie z Bogiem. I muszę wam coś powiedzieć, kiedy pyta się ludzi, którzy uprawiają praktyki okultystyczne, kiedy mówisz im, słuchaj, ale czy zdajesz sobie sprawę, że wchodzisz w kontakt z siłami demonicznymi, diabelskimi? To oni mówią, mam nadzieję, że nie. A ja nie chcę źle. Ja chcę dobrze. To jest taka reakcja. Znachor, czyli taki praktykarz, oznacza czarownika, wieszczka, guślarza, praktykarza, wróżbitę, radzącego się duchów, nekromanta, czyli wróżącego ze zwłok, z martwych ludzi. Bóg mówi, a ja tobie na to nie pozwoliłem. I kiedy Izrael wkroczył, Bóg powiedział, nie wolno ci, bo przez to staniesz się nieczystym i w oczach Bożych człowiek staje się nieczystym. Moi drodzy, kiedy patrzymy tak generalnie na te praktyki okultystyczne, to ja je podzieliłem na takie cztery główne kategorie. Kiedy ludzie nad tymi rzeczami się zastanawiają, mówią, no przecież no są jakieś siły, sugestie i tak dalej, i tak dalej. No jasne, że są, można komuś coś zasugerować, można sobie zasugerować, ale ludzie nie zdają sobie sprawy, że w pewnym momencie, czyniąc pewne rzeczy, otwierają się na te siły, które są na powietrzu, o których mówiliśmy, siły demoniczne. I kiedy mówię na ten temat, zresztą kiedy popatrzymy do Bożego Słowa, zwróćcie uwagę, że kiedy czytamy Ewangelię, wielokrotnie Jezus wypędza demony z ludzi. Ja nie chcę powiedzieć, że każdy, który te rzeczy praktykuje, okultystyczne, od razu zostaje przez demona opętany. Opętanie jest z takim zniewoleniem, że przestajesz już kontrolować siebie, są w sobie dwie osobowości, raz zachowujesz się normalnie, a drugim razem ten demon bierze kontrolę całkowicie nad tobą i nie jesteś w stanie siebie kontrolować. Jezus przeprawił się na drugą stronę jeziora Genezaret i wybiegł na jego spotkanie opętany przez legion demonów. Mieszkał w grobach, zdzierał z siebie ubranie, wiązano go łańcuchami, on to wszystko rozrywał. Biblia mówi, ta Ewangelia mówi, że on był opętany, był zniewolony, mieszkało w nim legion demonów. Jak czytasz historię Rzymu, legion mógł liczyć od 2 do 5 tysięcy żołnierzy. A wiecie, że tam było 3 tysiące świń. Jezus nakazał tym świniom wejść, tym demonom wejść w te świnie. Czyli ten człowiek mógł być niesamowicie zdemonizowany, opętany, związany. Ale kiedy Jezus przychodzi do naszego życia,
Kiedy On przychodzi, On ma moc nad wszelką mocą i zwierzchnością i władzami demonicznymi. Aleluja! Jezus powiedział im, wyjdźcie natychmiast. I Biblia nam mówi, że ten człowiek, z którym się nie dało żyć, który nie mógł sobie pomóc i żaden człowiek nie mógł mu pomóc, siedział u stóp Jezusa, ubrany przy zdrowych zmysłach i był gotów świadczyć i zaraz iść za Jezusem. Całkowita zmiana w jednym momencie. Przez moc Bożego Świętego Słowa. A więc to są realne rzeczy. Diabeł jest realną osobowością. Gdyby nie był, nie czytalibyśmy w dwóch Ewangeliach Mateusza i Łukasza, diabeł przyszedł, aby kusić Jezusa i Jezus mu się sprzeciwiał. Idź precz ode mnie, szatanie. Jezus nie mówił do jakiejś bezosobowej energii, nie wiadomo do kogo, do samego siebie. Mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Musisz wiedzieć, że szatan, że diabeł naprawdę istnieje. I że zwodzi i oszukuje. Biblia nazywa go Bogiem tego upadłego całego świata, całej ludzkości. Chyba, że ktoś wyjdzie spod jego panowania przez wiarę w Jezusa i będzie służył Jezusowi. Ale jeżeli nie, to jest Bogiem tego zepsutego świata. I Biblia mówi, że on zaślepia umysły niewierzących, aby nie świeciło im słowo prawdy. Inaczej mówiąc, diabeł jest artystą, jest szpecem od tego, żeby zaciemniać mój i twój umysł, nasze myślenie, abyśmy nie zobaczyli prawdy Ewangelii i nie zostali uratowani. Zwodzi i oszukuje, kłamie i morduje. I albo służysz jemu, albo służysz Jezusowi. Nie ma innej możliwości. Bob Dylan napisał kiedyś i śpiewał piosenkę, jednak musisz komuś służyć. Musisz. Może nawet mówisz, nie, Bóg mnie nie interesuje, ja jestem wolny. No to w tym momencie znajdujesz się pod oszukańczym wpływem tych sił. Tak naprawdę mówisz Bogu nie. Nie ma tutaj żadnej czegoś pośrodku. Albo. Droga życia, droga śmierci. Jezus albo szatan. Królestwo światła albo ciemności. Nie ma czegoś pośrodku. Wielka odpowiedzialność, tak? Ty i ja stoimy przed Bogiem i jest wielka odpowiedzialność, po której stronie ty i ja się opowiemy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział tak i na początku i na końcu ja przez Ewangelię chcę przyprowadzić narody do posłuszeństwa Chrystusowi. Przez Ewangelię, przez prawdę Bożego Słowa. A ty i ja dokonujemy wyborów, czy tego chcemy, czy nie. Kochani, nie tylko za naszych czasów działy się te rzeczy, jeżeli chodzi o praktyki okultystyczne. Biblia w wielu miejscach nam o tym wyraźnie mówi. Niektórzy traktują to jak zabawę. Ja tylko się pobawię. Taka dobra, andrzejkowa zabawa we wróżby. Ale czy to jest zabawa? Czy to jest zabawa? Jeżeli Bóg mówi o tych rzeczach, że są obrzydliwe, czy w ten sposób chrześcijanin może się bawić? Ciekawość. No zobaczymy, czy to działa, czy to nie działa. Ja kiedy mówię na ten temat, mówię wyraźnie, że te rzeczy działają, bo gdyby nie działały, Biblia by o tym nie mówiła. Bóg by nas przed tym nie przestrzegał. Ja mówiąc w czasie tych wykładów mówię, jeżeli wierzysz albo nie wierzysz, że w gniazdku jest napięcie, włóż palce. Czy wierzysz, czy nie wierzysz, efekt będzie ten sam, prawda? Tak samo, kiedy wkładasz te swoje palce w tą dziedzinę duchową, mówisz, ja w to nie wierzę. Pamiętaj, otwierasz swoje serce, swój umysł, swojego ducha, na zło. Dlatego, że czas leci nam bardzo szybko. Pierwszą dziedziną, którą chciałbym dotknąć, jest kwestia spirytyzmu. Od słowa spiritus łacińskiego duch,
To nie ma nic wspólnego z tym, co jest w butelkach. Chociaż butelki i ten spirytus w butelkach jest bardzo blisko tych rzeczy. Zobaczcie, co alkohol, do czego alkohol doprowadza człowieka. Tam jest kłótnia, tam jest kłamstwo, tam jest niemoralność, tam jest zdrada, nieczystość wszelkiego rodzaju. Albo, albo. Albo Chrystus, albo Go nie ma w ogóle i nawet nie mamy prawa się łudzić. Albo, albo. Skoro Jezus mówi, pójdźcie za mną, naśladujcie mnie, to jak Go będziesz naśladował chwiejnym krokiem? Nieczysty, brudny, pełen przekleństwa? Nie da się. W spirytyzmie ludzie chcą mieć kontakt z tym światem niematerialnym, tym, co jest po śmierci. Ludzie zadają pytanie, czy tam coś jest, czy tam nie ma. Na rodzinnych spotkaniach bardzo często, nie wiem, czy takie rozmowy prowadziliście, gdy ty pierwszy umrzesz, to przyjdź i powiedz mi, jak tam jest. Czy w ogóle tam coś jest? Spirytyzm głosi, bo to jest pewna forma religii. Ta praktyka okultystyczna jest pewną formą religii. Głosi samo zbawienie przez moralną pracę nad sobą. Jak coś niemoralnego z natury może pracować moralnie nad tobą? A więc w spirytyzmie człowiek jest wciągnięty pod bezpośredni wpływ zwodniczych, demonicznych duchów. Spirytyści stawiają Pana Jezusa obok Brahmy, Buddy czy Zaratustry. Po prostu czynią równość. Jezus nie jest kimś wyjątkowym. Jest taka forma spirytyzmu, która nazywa się spirytualizmem, która przypomina pewną formę chrześcijańskiego nabożeństwa, tylko że w tym nabożeństwie jest medium, które przemawia do zgromadzenia. Medium, czyli osoba, która jest pod szczególnym wpływem sił demonicznych. W spirytualizmie bardzo często możemy spotkać się z tym odwołaniem się do Trójcy i tak dalej, żeby ludzie, którzy w tym uczestniczą, nie myśleli, że to jest coś bezbożnego, coś niewłaściwego. Oczywiście, że spirytyści będą przekręcać Biblię i będą wkładać w niektóre wydarzenia tam swoje własne treści i to robią. Podczas seansów spirytystycznych ludzie chcą nawiązać ten kontakt ze światem umarłych, dowiedzieć się. Czasami, wiecie, ta tęsknota za kimś, kto odszedł, jest tak wielka, że ludzie po prostu idą na takie seanse, aby ten jeszcze raz zobaczyć, jeszcze raz usłyszeć, jeszcze raz coś się dowiedzieć, jak on się tam ma. Podczas seansu występują takie zjawiska jak pukanie, automatyczne pisanie pod dyktando duchów, słyszenie głosów, jasnowidzenie, podnoszenie i przenoszenie przedmiotów, materializacja duchów, odpowiedzi na pytania. Powiem tak. Tak jak we wróżbach, tak w spirytyzmie może być czysta gra, wykorzystanie uwagi słuchaczy, tak zwana hochsztaplerka. Dlatego, że ludzie, którzy są podczas tego seansu, jest pewien klimat, pewna atmosfera, oni są gotowi uwierzyć i zobaczyć, co tylko będą chcieli, bo są nastawieni na to. A ktoś po prostu nawet bez kontaktu z tymi duchami będzie oszukiwał tych ludzi, będzie im sugerował i będzie sugestywnie im coś wmawiał. Ale granica jest bardzo niebezpieczna. Wchodzisz na teren bardzo niebezpieczny. Ale jest też tak, że następuje materializacja ducha. Że na przykład medium zaczyna przemawiać głosem twojego bliskiego. Że może nawet przybrać postać twojego bliskiego jako zjawy. Może być tak, i tak jest podobnie we wróżbach, że będzie mówił o rzeczach z waszego życia. No jeżeli to się będzie tak dziać, no to ci, którzy są tam, mówią, no to rzeczywiście to jest prawda.
To tak to właśnie było. Jesteś, cała uwaga w tym momencie już jest twoja skupiona na tym, jesteś gotów za tym pójść. Tylko nie wiesz, że po czymś takim, po takich seansach przyjdzie niepokój do twojego życia, mogą przyjść różnego rodzaju omamy w twoim życiu, strach i lęk i tak dalej. Dlatego, że otworzyłeś się na rzeczy duchowe, które są potępione w Bożym Świętym Słowie. Skąd wzięła się ta fascynacja spirytyzmem? Zaczęło się to w roku 1848 w Stanach Zjednoczonych. Różnie źródła podają, jedne podają trzy siostry, które nazywały się Kate, Margaret i Lee Fox, zamieszkały w pewnym domu. I nagle coś w tym domu zaczęło straszyć, chodzić i tak dalej. I one nie wiedziały, co to jest. I poprzez stukanie zaczęły kontaktować się, zadawać pytania. Jeden może stuk oznaczało tak, dwa nie. I pytały, zaczęły kontaktować się z tym kimś. I ten ktoś, ten duch zaczął poprzez stukanie dawać im odpowiedź. Doszło do tego, że powiedział, że jest duchem zabitego domokrążcy, który przed wielu, wielu laty tutaj był i został pochowany w piwnicy tego domu. Rzeczywiście zeszły do piwnicy, że tam znaleziono szkielet tego człowieka. Wiecie, oczywiście gazety i tak dalej i fascynacja spirytyzmem na nowo, bo spirytyzm jest bardzo stary, na nowo zaczęła obejmować ludzkie umysły, ludzkie pragnienia. To jest rok 1848. Pamiętacie, tutaj jest napisane, nie będziesz się kontaktował z umarłymi i z duchami. Czyli nie będziesz wzywał umarłych, ich duchów, ale też nie będziesz kontaktował się bezpośrednio z duchami, które są na powietrzu. To są dwie różne rzeczy, jeśli chodzi o spirytyzm. Bóg mówi, bo przez te rzeczy staniesz się nieczysty. W roku 1886 jedna ze spirytystek, Helena Peters, wynalazła tak zwaną deskę Ouija. Ouija się pisze, czyta się Ouija. Deska tak, tak. Albo deska, która życzy powodzenia. Bo ona poprzez seans spirytystyczny, ta deska jej powiedziała, że powinna się nazywać Ouija. Tak, tak. Ta, która życzy powodzenia. Deska jej powiedziała. Wiecie, to jest tarcza, w której są litery, w środku jest wskazówka, tam są też cyfry i ta wskazówka jest luźno położona i poprzez zwracanie się do duchów nagle ta wskazówka zaczyna się poruszać na poszczególnych literach, litery układać słowa, w zdania i duch, człowiek zaczyna się komunikować z duchem. Wiecie, że jest to zabawka dla dzieci sprzedawana, kiedyś była za granicą, dzisiaj już jest w Polsce. Zabawa dla dzieci. Zabawa dla dzieci. A Bóg mówi, staniesz się nieczysty. Wiecie, każde wezwanie ducha zmarłego, każde wezwanie ducha nieokreślonego to jest próba kontaktu z duchami. Wiecie, że są zabawki, tak zwana gra Magic, karty, gdzie dzieci po prostu oficjalnie poprzez inspirowane poprzez tą grę, wzywają duchy, aby ich wstąpiły w nich i doznają opętań. Można powiedzieć, że jakby ludzie stracili rozum. Zaczynają się bawić czymś, co jest bardzo niebezpieczne. Bawiłbyś się na transformatorze wysokiego napięcia? Uważałbyś, że to jest takie fajne miejsce do zabawy dla ciebie i twojego dziecka? A to jest groźniejsze niż porażenie przez prąd wysokiego napięcia, dużo groźniejsze. A więc te dwie rzeczy, ta fascynacja. Później jedna z sióstr się wycofała z tego, powiedziała, że ona nakłamała, bo chciała zyskać popularność, ale to już ta fala zainteresowania praktykami okultystycznymi już poszła. Może ktoś pomyśli, no Andrzej, pastorze, bujna wyobraźnia cię nie opuszcza.
Słuchajcie, przeczytałem to w książce Bogusława Wołoszańskiego, Sensacje XX wieku, strona 121-126. Wołoszański pisze o Himmlerze. Umieszcza jego zdjęcie z podpisem: człowiek, którym zawładnęły złe moce. Himmler od roku 1929 stał na czele SS z nadania Hitlera. Pod koniec 1939 roku otrzymał polecenie przystąpienia do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W roku 1945 został złapany i popełnił samobójstwo. Autor Sensacji XX wieku podaje, że Himmler kontaktował się z duchem króla Henryka I, pogromcę Słowian, który zginął w 935 roku. Himmler wierzył, że świat wypełniony jest mocą łaskową dla wybranych jednostek, do których zaliczał siebie. Duch Henryka nawiedzał Himmlera w bezsenne noce i podpowiadał mu, co ma robić, aby uwolnić świat od Żydów i słowiańskich podludzi. Czy wiecie, że cały nazizm był pod wpływem spirytystycznych duchów? Wielki wpływ na Niemcy miał spirytysta Dietrich, który propagował antychrześcijańskie, antyżydowską literaturę, był zaangażowanym spirytystą. Przecież to, co działo się podczas II wojny światowej, to nie można normalnie wytłumaczyć. Nie można wytłumaczyć, jak miliony kobiet, dzieci, mężczyzn jest mordowanych w tak okrutny sposób różnych narodowości, a szczególnie narodu żydowskiego. Dlaczego naród żydowski? Dlaczego ten naród miał zniknąć? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Dlaczego jest taka irracjonalna nienawiść do tego narodu? Dlaczego? Wiecie, że ten naród został przez Boga wybrany i Pan Jezus sam powiedział do Żydów: zbawienie jest od Żydów. A on był Żydem. Maria też była Żydówką? Też? Też? Jasne, że tak. Niektórzy uważają, że Polką była. Poważnie, jeszcze 10 lat temu niektórzy w Polsce uważali, że była Polką. Jeszcze do dziś tutaj ktoś mówi, że tak uważa. Jezus mówi, zbawienie pochodzi od Żydów. Ten naród jest Bożym naczyniem, przez którego Bóg dał niewiastę, w której dał niewiastę, z której przyszedł Mesjasz, Zbawiciel. I stąd jest ta nienawiść do tego narodu, bo diabeł nienawidzi Mesjasza i nienawidzi tych, którzy są jego narzędziami. Spotykasz ludzi i nawet nie wiesz, czemu oni klną i przezywają i mówią, wszystko jest przez tych Żydów. Ale to nie jest absolutnie Boże. Nie jest absolutnie. Ktoś mówi, no przecież że oni ukrzyżowali Pana Jezusa. Ja ci powiem, kto ukrzyżował Jezusa, ty i ja. Nasze grzechy. Nasze grzechy. Kiedy Jezus przyjdzie, ludzie zobaczą Go, ci, którzy Go przebodli. To wcale nie chodzi o tych, którzy stali pod krzyżem, tam ileśnaście osób, ale te wszystkie narody, wszyscy ludzie, których grzechy przybiły naszego Zbawiciela do krzyża. A więc Himmler był inspirowany przez duchy i zorganizował zagładę Żydów. Nazizm inspirowany był przez duchy. Hitler pytał wróżbitki, kiedy ma napaść na Polskę. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkie jest to nie tylko zanieczyszczenie, ale zwiedzenie. To nie ma nic wspólnego z Bożymi rzeczami. A ty nie będziesz zwracał się do wywoływaczy duchów. Nie będziesz radził się duchów, bo przez to staniesz się nieczysty. Chcę wam coś powiedzieć. Skoro diabeł potrafi przyjąć postać anioła światłości, jak mówi Paweł w liście do Koryntian, to podczas seansu spirytystycznego, kiedy człowiek jest otwarty na duchy i na tego rodzaju rzeczy, czyż dla niego jest jakakolwiek trudność przybrać postać bliskiego?
Czy diabeł ma problem z tym, że on nie wie, co ludzie robili, mówili w czasie swojego życia i czy on o tym nie wie i może ci zaprezentować? A ty mówisz, o, przecież on prawdę mi powiedział. Wiecie, kłamstwo polega na tym, że coś jest z prawdy, ale otoczone totalnym kłamstwem, który ma doprowadzić do zwiedzenia. Grzechy okultyzmu, czarów, magii, wróżb w Izraelu karane były śmiercią. Bóg powiedział, czarownicy nie pozwoli żyć. Kto wywołuje duchy, nie pozwoli żyć. Dlatego, że kiedy nie zostanie to zło usunięte, on będzie zarażał kolejne i kolejne osoby. To było w Izraelu. Teraz żyjemy pod łaską. Ale w Kościele Jezusa Chrystusa absolutnie to jest niedopuszczalne. Kiedy mówię w Kościele, nie mam na myśli tego budynku. Ale zgromadzenie ludzi, którzy zostali zbawieni i odkupieni krwią Jezusa. To jest niedopuszczalne, bo przez to staniesz się nieczysty, będziesz zwiedziony i twój stan będzie gorszy niż przed nawróceniem. Cały ruch New Age jest pod silnym wpływem duchów. Zastanawialiście się kiedyś, jeszcze w zeszłym wieku 15 milionów ludzi na świecie wierzyło w UFO, te pozaziemskie istoty. Ale to jest nic innego jak kontakt z duchami. Okazuje się, że przesłania od tak zwanych istot pozaziemskich co do treści są zgodne z tymi przesłaniami, które medium daje podczas seansów spirytystycznych. Ludzie ciągle mówią, że tam gdzieś istnieje życie. Ale Biblia mi mówi, że Bóg dał życie tylko tutaj na ziemi. I chociaż jestem, wiecie, zafascynowany, jestem pod wrażeniem tego, co Bóg stworzył, co możemy oglądać, bo przecież mamy do czynienia z miliardami, miliardami gwiazd. Mówi się, że jest około odkrytych 100 miliona galaktyk. Każda galaktyka zawiera 100 miliardów gwiazd. Nawet nie wiemy, ile to jest. Prędkości, z jaką w kosmosie pędzą galaktyki, są dla nas niewyobrażalne. My sobie tu spokojnie siedzimy, a cała nasza Droga Mleczna i galaktyka pędzi z tak ogromną prędkością i jakoś możemy ciągle tu siedzieć. Dzięki grawitacji, dzięki prawom, które Bóg stworzył we wszechświecie. Ale Bóg, kiedy stworzył niebo, słońce i gwiazdy, powiedział, ja je stworzyłem, aby oznaczały dzień i noc. I one ogłaszają i obwieszczają moją chwałę, aby pod każdą szerokością geograficzną człowiek wiedział, że ja jestem. Alleluja. Bóg jest niesamowity. Wiecie, ja mówię, Boże, gdzie jest ta granica? I do tej pory naukowcy nie wiedzą, gdzie jest granica wszechświata. A to jest tylko po to, aby było świadectwem, żebyś mógł poznać jedynego niewidzialnego Stwórcę i oddać Mu chwałę. Wszędzie, gdzie nie spojrzysz, masz do czynienia z cudami. Tobie Pan na to nie pozwolił. Saul u wróżki w Endor wywołał ducha Samuela. I ta kobieta widziała, jak ktoś wychodzi jakby z grobu i on mówi, no to jest on. I tutaj bibliści są, wiecie, podzieleni. Niektórzy mówią, że Bóg pozwolił na to, inni mówią, że to była mistyfikacja podczas tego seansu spirytystycznego. Ale wiecie, co jest napisane? Jaki jest efekt? I Saul dodał kolejny grzech do swoich grzechów i zginął tragicznie. I zginął tragicznie. Co jest po śmierci? Przecież ta księga mówi wyraźnie, co jest po śmierci. Jest życie, albo i to życie wieczne, albo z Bogiem, albo bez Boga. Jest niebo, albo piekło. Ta Biblia mówi wyraźnie. 16 rozdział Ewangelii Łukasza mówi historię o bogaczu i Łazarzu. Jeden i drugi umarł. Tylko, że jeden został zabrany w jedno miejsce do obecności Bożej na łono Abrahama, a drugi został zabrany do Hadesu,
Biblia Tysiąclecia tłumaczy to słowo jako otchłań, ale nie Gehenna, nie piekło, gdzie już doświadczał cierpień i udręki. I nie cierpiał dlatego, że był bogaty. Nikt nie zginie za to, że jest bogaty. Tylko dlatego, że on nie okazywał miłosierdzia. Nie słuchał tego, czego Bóg od niego oczekiwał. A Łazarz nie dlatego poszedł do nieba, że był biedny i był owrzodziały i psy lizały jego rany i on teraz odkupił siebie. Nie, nie. Każdy jest zbawiony w ten sam sposób, biedny czy bogaty, wykształcony czy nie, przez ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Słowo Łazarz jest kluczem do tej historii, oznacza Bóg jest miłosierny. Bóg okazał mu miłosierdzie. Wszystko jest jasne. I on się, ten bogacz mówi Abrahamie, kiedy zobaczył Łazarza na łonie, mówi: poślij do moich, mam 5 braci, poślij anioła, niech ich ostrzegą przed tym miejscem męki. A co wtedy Abraham odpowiada? W ogóle nie wolno, nie można przejść z jednej w jedną ani w drugą stronę. A poza tym mówi, mają Mojżesza i proroków. Dosłownie w języku, którym posłużył się Pan Jezus, mają Słowo Boże. Jeśli tego nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, i tak nie uwierzą. Wiesz, że Bóg może dokonać niesamowitego cudu na twoich oczach, może umarły zostać wskrzeszony i od razu będziesz myślał, ale numer zrobili. Uśpili go, zakopali na chwilę i teraz mówią, że zmartwychwstał. Wiecie, że o Jezusie tak mówili. Tylko, że Jezus był 3 dni i 3 noce w grobie. Przywalony ogromnym kamieniem. Strzeżony przez dobrą kohortę rzymską, z którą, żeby pokonać tych 12 słabych, wystraszonych apostołów, w ogóle nawet o tym nie myślało. On naprawdę powstał z martwych. I żyje. I pokonał śmierć, i pokonał diabła, i pokonał grzech, abyśmy mogli w nim mieć życie wieczne.